Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do poselskiego projektu tu w Sojuszu Lewicy Demokratycznej zmiany ustawy Kodeks Pracy, druk 1028, a dotyczący artykułu 188 Kodeksu Pracy, dający pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat uprawnienie do zwolnienia od pracy w wymiarze do 2 dni w ciągu roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przypomnę, że jest to na wniosek pracownika, czyli uprawnienie fakultatywne i nie każdy z rodziców zawsze z tego uprawnienia korzysta. Należy pozytywnie odnieść się do propozycji, aby uzależnić liczbę dni zwolnienia od pracy z tytułu wychowania dziecka w wieku do 14 lat od liczby wychowywanych dzieci. Mając świadomość, jak dzisiaj i w przyszłości będzie się przedstawiać nasza sytuacja demograficzna, że w dalszym ciągu mamy jeden z najniższych wskaźników dzietności, nie przekraczających 1,4 i aby zastępowalność pokoleń była na normalnym poziomie, powinien ten wskaźnik wynosić 2. Każde takie rozwiązanie będzie wsparte przez nasz klub parlamentarny. Jeśli chodzi o szczegółowe rozwiązania, to należy rozważyć, czy ograniczać ilość dni wolnych w przypadku, gdy pracownik wychowuje 3 i więcej dzieci. Według propozycji byłoby to 4 dni, czy jednak na kolejne dziecko nie powinno być kolejny dzień wolny, na przykład 5 dzieci, 5 dni wolnych. Zastrzeżenia budzi propozycja, aby zmniejszać o 1 dzień zwolnienie pracownika w sytuacji, gdy drugi z rodziców czy opiekunów wychowujących dziecko do 14 roku życia w tym czasie nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Z uzasadnienia wynika, że dotyczyłoby to osób, które nie pracują. Jednak jest tak, że niektóre grupy zawodowe nie odprowadzają składek na ubezpieczenie społeczne, czy ktoś na przykład ma umowę o dzieło i też nie odprowadza składki. W takim przypadku, mimo że pracują, byliby pokrzywdzeni poprzez zmniejszenie o 1 dzień ich prawa do zwolnienia. Podobne stanowisko w tej sprawie prezentuje Główny Inspektor Pracy, jak również Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Również pojawiają się zastrzeżenia co do drugiej propozycji, aby osobom samotnym wychowującym dziecko do 14 roku życia przysługiwał dodatkowy 1 dzień wolny od pracy. Dlatego najlepszym rozwiązaniem niebudzącym zastrzeżeń byłoby jednak zastosowanie zasady przyznawania zwolnienia od pracy dla pracownika w zależności od ilości wychowujących dzieci do 14 roku życia bez żadnych ograniczeń. Tu jeszcze jedna uwaga, o której mówiła pani poseł, urlop na żądanie jest w ramach tego urlopu, czyli nie jest to dodatkowe świadczenie, tylko w ramach obowiązującego urlopu. Każde rozwiązanie, które idzie w kierunku, aby poprawić sytuację i dać możliwość lepszego wychowywania dzieci, zasługuje na uwagę. Dlatego w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość wnoszę, aby ten projekt skierować do dalszych prac do komisji.